Cześć, witam. Dzisiaj opowiem o książce, która może się spodobać każdemu. Niezależnie od wieku, wykształcenia. Jest to bowiem książka uniwersalna. Książka o naszej kulturze, naszym języku, wydana i napisana przez profesora Jerzego Bralczyka. Mówię o książce 500 polskich zdań. Profesor Jerzy Bralczyk jest znawcą polskiego języka, polskiej kultury literackiej, a ta oto książka, którą kupiłam wczoraj, jest szalenie zaskakująca, ale też szalenie interesująca. Profesor zebrał w tej książce 500 polskich zdań, zdań sławnych, zdań, które wszyscy powinniśmy znać, zdań pochodzących z kultury masowej, takie na przykład zdania jak Józek, nie daruję ci tej nocy, albo daj mi tę noc, albo frugo może wszystko, czyli związanych z reklamą. Cukier krzepi, reklama napisana, zdanie reklamowe napisane przez Agnieszkę Osiecką. Zdań związanych z polityką, na przykład to powiedziane przez Joannę Szczepkowską 4 czerwca 1989 roku. Proszę Państwa, dziś skończył się komunizm. A także zdania historyczne, zaczerpnięte z różnych pieśni narodowych, na przykład nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Te zdania, a jak już powiedziałam, jest ich 500, są ułożone w porządku alfabetycznym. Ostatnie zdanie, które brzmi życie jest nowelą, pochodzi ze znanego serialu, który, ja nie wiem, już chyba przez 10 lat możemy oglądać w polskiej telewizji. Każde z tych zdań profesor Bralczyk opatrzył wspaniałym, dowcipnym, refleksyjnym, sentymentalnym komentarzem. I ten komentarz jest wisienką na torcie tej książki. Przy niektórych komentarzach śmiałam się do łez, przy niektórych popadałam w zadumę, przy niektórych przypominałam sobie jakieś fakty historyczne. A więc ten komentarz jest najważniejszą częścią książki, ponieważ jak mówi, napisał profesor Miodek we wstępie, język polski składa się nie tylko z przecinków i kropek, składa się przede wszystkim ze słów. A te słowa tworzą, składają się na zdania. Zdania, które znamy wszyscy, o których pochodzeniu mało wiemy. Na przykład zdanie, którym się posługujemy na co dzień, dotyczące, nie wiem, naszej polskiej rzeczywistości, które brzmi, bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Nie wiemy. Kto napisał, często nie wiemy, kto napisał to zdanie, kto jest jego autorem, ale weszło ono do powszechnego użycia. Każdy z nas znajdzie w tej książce, każdy z czytelników, tak jak ja, mam nadzieję, znajdzie w tej książce coś zaskakującego, coś, czego przedtem o tym nie wiedział. Jak już powiedziałam na wstępie, książka adresowana jest do wszystkich. Może być interesująca dla uczniów szkoły podstawowej, ponieważ dowiedzą się, kto wymyślił tę grę językową, którą znają wszyscy, a mianowicie Stary Niedźwiedź mocno śpi. Do gimnazjalistów, którzy dowiedzą się, kto wymyślił hasło no to frugo. Dla maturzystów też może być interesująca, zwłaszcza język reklamy, bo jak wiemy, na egzaminie ustnym dziś o takim języku się również mówi. No i dla nas wszystkich, którzy, jak już powiedziałam przed chwilą, znamy wiele zdań, ale nie zdajemy sobie sprawy z czego, skąd, czy kto je powiedział. Profesor Bralczyk, jeszcze raz, okazał się mistrzem ciętej ryposty, mistrzem wspaniałych sformułowań i mistrzem znajomości języka polskiego i jego zasobu, który od tysięcy lat funkcjonuje. Polecam tę książkę dla wszystkich, a na pewno nie będziecie się nudzić. Dziękuję i zapraszam na mój kolejny film.